Pograniczne. Moje imię, nazwisko Anita Garant, Burmistrz Pograniczne, pierwsza kadencja. Witam serdecznie pana senatora Leszka Czarnowaj, wójtów, burmistrzów, wszystkich samorządowców, którzy poparli naszą petycję. Dzisiejsze spotkanie to poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, sztumskiego, starogardzkiego, świeckiego, tczewskiego poprzez zatrzymywanie pociągów na stacji Smętowo i Prawobrzeg. To spotkanie, muszę powiedzieć, do tego spotkania zmobilizował mnie bardzo pan senator Leszek Czarnowaj, jak również pan Piotr Kazimierowski, analityk, ekspert do spraw transportu kolejowego. Ja myślę, że nie będę więcej zajmować głosu. Pan Piotr przedstawi nam dzisiejszy cel spotkania. Jest to spotkanie robocze, tak to nazwaliśmy. I na tym spotkaniu, z tego spotkania ma wypłynąć petycja wójtów, burmistrzów, starostów tych powiatów o to, aby zaczęto myśleć o węźle komunikacyjnym Smętowo-Prabuty w sposób poważny i rozwojowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, tak jak już Pani Wójt wspomniała, mam na głosie Piotr Kazimierowski. Część z Państwa, zwłaszcza ta część kwidzyńska, dosyć dobrze zna, część prawo, ta starogardzka także. Mieliśmy okazję współpracować w ramach Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz Kolei Lokalnych z Bydgoszczy w latach 2000. Stąd być może moja osoba nie jest dla niektórych tutaj zaskoczeniem. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Przede wszystkim, że pomimo okresu urlopowego, napiętych różnych harmonogramów, imprez, wydarzeń, znaleźliście Państwo czas na, w sumie, z punktu widzenia lokalnej społeczności, ważny temat, ale bardzo często pomijany, czyli dostępność transportową. Ja wiem, że w życiu społecznym jest bardzo wiele problemów. Szpitale, szkoły, drogi, najważniejsze rzeczy, ale transport dobry, sprawny, bezpieczny to także jest szansa na rozwój, na, tak jak ja to nazywam, oknem na świat dla naszych gmin, naszych terenów. Skąd wziął się pomysł? Ano, w lutym pojawiło się na stronach spółki PKP Intercity dialog, forma zapytania o możliwości wprowadzania zmian do rozkładu jazdy. Idąc tym tropem, pozwoliłem sobie złożyć taki wniosek, jak również zachęcić samorządowców powiatu kwidzyńskiego i gmin na tym terenie o to, aby poparli mnie. Przygotowałem pewną analizę jako osoba, która ponad 20 lat para się zagadnieniami transportu. Motywując, staram się w miarę merytorycznie, na ile to możliwe, że zmiany w sieci transportowej, które zaszły na Pomorzu i Kociewiu, uzasadniają w sposób racjonalny, logiczny wygenerowanie czy wzmocnienie roli węzła komunikacyjnego, jakim są Prabuty, bo tam się część pociągów zatrzymuje, i stworzenie zupełnie nowego, nieznanego od niemal 70 lat węzła Smętowo. Dlaczego mówię nieznanego, zapomnianego? Ano, patrząc po rozkładach jazdy z lat 45-46, to przez tą stację jeździły wszystkie pociągi do Warszawy i na południe Polski, także przez Kwidzyn, bo to było jedyne połączenie istniejące. No, historia zakpiła sobie z tych terenów i zniknął most czy na wiele lat, dzieląc te tereny. Dziś mamy most, niestety nie kolejowy, ale drogowy. Ale to także daje nam szansę na to, aby w sposób inny, nowoczesny, racjonalny podchodzić do transportu. Pozwolę sobie Państwu na taką prezentację mojej argumentacji, mając nadzieję, że przekona ona Państwa do tego, aby poprzeć dzisiejszą tą petycję. To jest początek drogi. Ja sobie zdaję sprawę, że wszelkie takie duże tematy i ważne, one trwają latami. W związku z tym nie chciałbym, żebyście Państwo się zrażali jednym, drugim, trzecim czy dziesiątym pismem, czy to organizatora transportu, czy to jednego z operatorów, którzy twierdzą, że stacja Smętowo czy Prabuty nie zasługuje na taką czy inną dostępność komunikacyjną. Ja uważam, że mieszkańcy tych terenów, czy szeroko rozumianego Powiśla i Kociewia, których jest ponad 200 tysięcy, mają także prawo do udziału w zdobyczach infrastrukturalnych, nie tylko drogowych,
staliśmy się poprzez most i autostradę, ale także i tych bezpiecznych, kolejowych, zwłaszcza, że społeczeństwo nam do tej pory nie młodniało, co powodowało, że część osób, czy to z własnej woli, czy to z przymusów zdrowotnych, no nie mogło korzystać z transportu drogowego. I teraz, żeby Państwa przekonać, pozwolę sobie na krótkie wprowadzenie. Stacja Włoszczowa, znana wszystkim w mediach, przez wiele lat wyśmiewana, powiem szczerze, sam jako analityk 10 lat temu, dosyć sceptycznie podchodziłem do tej stacji. Myślałem, że nie ma uzasadnienia zatrzymania pociągów, szczerze mówiąc, w przysłowiowym polu. Wokół powiatu włoszczowskiego, który liczy nieco ponad 47 tysięcy mieszkańców, praktycznie brak żadnych większych miast, żadnych przeszkód terenowych. Ale proszę Państwa, na dzień dzisiejszy tak wygląda rozkład. Że w ogóle widoczne, na tej stacji zatrzymują się pociągi niemal w każdym kątem kraju, łącznie z pociągami EuroCity Premium. Na tej stacji na początku siadało po 2, 3, 5 osób. Dziś w piątki i w weekendy wsiada niemal 100. Dojeżdżają do Warszawy, Krakowa, Katowic. Stało się oknem na świat tamtych terenów. My, wydaje się, że mamy znacznie większy potencjał i znacznie większą szansę wypełnienia tych pociągów niż przysłowiowa Włoszczowa. Wspólnie z panem senatorem, za co serdecznie dziękuję za poparcie i próbę takiej batalii, rozpoczęliśmy korespondencję z Ministerstwem Infrastruktury, który jako organizator transportu publicznego o zasięgu międzywojewódzkim odpowiada za pociągi spółki Intercity. Dlaczego mówimy o pociągach Intercity? Otóż wszyscy wiemy, że dodanie kolejnego dodatkowego pociągu, czy to w kierunku Bydgoszczy, czy to w kierunku Gdańska, który by zaczął się na każdej stacji, był finansowany przez marszałka, jest niewykonalne, bo nie ma na to pieniędzy. Ale o to, co my dzisiaj walczymy i o to, co apelujemy, czy chcemy apelować wspólnie, to jest o zatrzymanie się pociągów, które tak czy inaczej przez tą stację przejeżdżają. W nowym rozkładzie jest 18 par. Wyobraźcie sobie Państwo naraz, że w miejscowości Smętowo, która dziś ma 8-12 pociągów, w zależności od pory tygodnia, naraz tych pociągów zatrzymuje się 40. Czyli średnio co pół godziny mamy pociąg do Bydgoszczy bądź do Gdańska. Czyli mniej więcej taką dostępność komunikacyjną, jak wybudowana pomorska kolej metropolitana za kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów złotych, nie wydając złotówki. Stąd ten apel. Niestety tłumaczenie jakby resortu i operatora jest, że to jest zbyt mała stacja. Nikt nie dostrzega tego, że tuż za Wisłą, wybudowany ogromnymi wysiłkami samorządów most łączy ponad 80-tysięczny rejon, bardzo dynamiczny gospodarczo, z tą stacją. Tak? Nikt jakby nie chce spojrzeć na mapę i zobaczyć, że odległość między Kwidzynem a Smętowem to jest tylko 22 minuty jazdy. Z dworca w Kwidzynie do dworca w Smętowie. Czasem bliżej, w zależności kto, w której części miasta Kwidzyna mieszka. Tu Państwu podkreślałem te rzeczy. Odpowiedzi Ministerstwa Urzędu Transportu Kolejowego do mnie, do pana senatora, do samorządu były identyczne. Ministerstwo nawet się nie pokusiło o zmianę tego pisma. Wszędzie po prostu ta sama retoryka. Zbyt małe, nie zasługujecie. A teraz parę faktów. Smętową, tu macie Państwo takie zaznaczenie radarowe. Każdy z promieni radarowych to jest 10 km. W promieniu 10 km mamy już obszar, łapiemy się po drugiej stronie Wisły w Kwidzynie. 20 to już jest, łapiemy miasto Kwidzyn. Łapiemy tak, w promieniu 30 mamy Sztum, mamy Gniew, mamy Pelplin, mamy Nowe. Mamy coś, co do tej pory jest na mapie komunikacyjnej, jest wykluczeniem. Tutaj jest przykład dwóch sąsiednich stacji. Ta dolna to jest zasięg terytorialny w promieniu po 10 km od stacji Laskowice i u góry w Czerw. Zobaczcie Państwo, że tak naprawdę w promieniu 20 km od Smętowa, czyli nie ma ten wpływ stacji zarówno Czczew, jak i Laskowice wygasa. Budowa
węzła w Smętowie umożliwia wypełnienie tej luki. Tak wygląda mniej więcej mapa tych terenów. Na dzień dzisiejszy węzłami komunikacyjnymi, których można wsiąść do pociągów międzywojewódzkich, jest Czech i Laskowice. My walczymy o to, aby także powstał Smętowo. To jest promień 20 km zasięgu. Widzicie Państwo, że idealnie wypełnia tą lukę komunikacyjną na tym terenie. Wystarczy to połączenie z Kwidzyna, które, jak Państwo widzicie, jest w odległości mniejszej linii prostej mniejszej niż 20 km. Jaka jest odległość linii kolejowej pomiędzy tymi dwoma węzłami? Jest to 76 km. Jest to najdłuższy odcinek bez postojów pociągów pomiędzy Gdańskiem a Wrocławiem. Nie ma dłuższego. Jakie jest położenie Smętowa? 35 km od Laskowic i 41 od Szczewa. Czyli mniej więcej w połowie drogi. Zaznaczam tylko, że Smętowo jest ostatnią stacją w województwie pomorskim. W związku z tym z pewnych uwarunkowań, które powstały w 2001 roku i ustawy o komercjalizacji PKP i potem całego usamorządowienia w 2009 roku, to marszałkowie są odpowiedzialni za organizację i finansowanie transportu na swoim terenie. W związku z tym zazwyczaj te pociągi kończą bieg na terenie województwa. Tak jest i tutaj. W związku z tym odległość między Smętowem a Laskowicami, czyli te 35 km, jest tak naprawdę kolejową pustynią. Popatrzcie Państwo, żeby z Kwidzyna wyjechać gdziekolwiek na południe, to my musimy dojechać do Czczewa. Między Kwidzynem a Malborkiem mamy tylko 8 par pociągów w dobie. I patrzcie Państwo, jaki my kawa musimy nadrobić. No ale powiecie Państwo, jest Laskowice, możecie jechać Państwo przez Laskowicę. Owszem, ale ile tych pociągów mamy? 4. 4 w ciągu doby. Auto mamy Smętowo. Załóżmy, że jedziemy sami, samochodem zostawiamy tutaj na parkingu, tak jak to się dzieje w 1000 stacji w całej Europie, cała Szwajcaria tak funkcjonuje. Tych mamy pociągów 35 do 40, zarówno w kierunku Gdańska, jak i Bydgoszczy. Proszę Państwa, ta ilość dostępnych pociągów, bo mówimy tutaj o pociągach i osobowych, które już dziś jeżdżą, i plus 18 międzywojewódzkich, czyli pociągów Intercity, kategorii TLK i C, które tutaj przejeżdżają, jest to coś, co zmienia diametralnie wartość gruntów, atrakcyjność inwestycyjną tego terenu, podnosząc do poziomu Kościerzyny czy innych miast wokół Trójmiasta. A jak to dziś wygląda, jeżeli chcemy gdzieś jechać na południe? Tak? Z Kwidzyna musimy pojechać się samochodem 52 minuty. Ja mówię, ten czas jest podany w oparciu o mapę Google, w związku z tym, żeby jakby mieć jednolitą metodologię analityczną. 52 minuty, oczywiście czas nierealny, niemożliwy do wykręcenia w normalnych warunkach. Do Laskowic ponad godzinę. Ale teraz tak, najkrótsza, ja mówię tutaj o najkrótszej trasie, ale najkrótsza trasa do Laskowic wygląda w ten sposób. Tak? To są też takie drogi. Oczywiście można pojechać trasą dłuższą, dłużej, trochę lepszą, ale poruszamy się o najkrótszymi drogami. One są bardzo fajne, piękne, wspaniałe, ale do podróży krajoznawczych i nie zimą. Teraz, dlaczego nie Pelplin? Często się mówi, Pelplin to większe miasto, ale proszę Państwa, z Pelplina każdy z mieszkańców tamtych terenów ma 30 minut do Czczewa, czyli prawie tyle samo, ile z Kwidzyna do Smętowa. Ale niestety my mamy 36-38 minut, czyli prawie dwa razy tyle, co do Smętowa. I jeżeli jedziemy w południe, na południe, to znowu jedziemy do góry i musimy się cofać. W związku z tym, z punktu widzenia racjonalności energetycznej transportu, jest to kompletnie nieuzasadnione. I teraz Państwo zobaczcie. To jest screen mapy Google połączenia dworzec w Kwidzynie, dworzec Smętowo. Mamy takie połączenia drogowe, które zarówno w warunkach zimowych, letnich, nocnych dają najwyższe w mojej ocenie możliwe poziom bezpieczeństwa, który istnieje na drogach. Tak? Bo poruszam się drogami praktycznie krajowymi. Tylko w końcowym fragmencie jedziemy drogą wojewódzką, ale która też jest wyremontowana, w związku z tym jest w pełni bezpieczna.
Jaką mamy dostępność? Ja przepraszam, być może, że ta prezentacja jest pokazana jako problem Kwidzyna, ale gdybyśmy się skupili wyłącznie na mieszkańcach powiatu starogardzkiego i rejonu Smętowa, to nie mielibyśmy tego argumentu, bo ministerstwo powiedziało, no to i tak za mały potencjał. W związku z tym dlatego pokazuje ponad 80 tysięcy mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, tylko powiatu kwidzyńskiego, którzy mogą i zasilają, co widać poprzez wpisy na portalach społecznościowych, gdzie prowadzimy tę kampanię, że bardzo dużo osób już dziś przyjeżdża tutaj, zostawia samochody i jedzie na południe. Czy studenci są przewożeni przez rodziców i tędy jadą do Poznania, bo jest to najkrótsza, najszybsza droga. Proszę Państwa, czas połączeń do Malborka to średnio 40 minut. Do Gdańska samochodem to jest 70 minut, ale to jak ktoś jedzie, rzeczywiście tak trochę ponad możliwości. I oczywiście płatna autostrada, tak? Najkrótszy czas, jaki możemy osiągnąć połączeniem kolejowym z Kwidzyna, jeszcze, to jest godzina 22 minuty, ale mamy ten czas do marca. Bo od marca 2018 roku przez 2 lata pociągi między Kwidzynem a Malborkiem nie będą jeździły z bardzo prostego względu. Ta linia jest modernizowana i przez najbliższe 2 lata mieszkańcy Kwidzyna będą pozbawieni takiego fajnego, choćby jednego w dobie połączenia. Do Gdyni to jest czas przejazdu na 46 pociągami. Ale zakładając, że ktoś zechciałby pochylić się i pokazać, dobrze, Szanowni Państwo, mieszkańcy Kociewia i Powiśla, chcemy Wam dać lepszą dostępność. To z samego Kwidzyna do Gdańska, uwzględniając 20 parę minut przejazdu do Smętowa i 5 minut na przesiadkę, czyli naprawdę bardzo, bardzo dużo, jesteśmy w stanie być w 65 minut. Jak wygląda do Bydgoszczy? No proszę Państwa, do Bydgoszczy możemy sobie pojechać samochodem. 1,5 godziny mi się nigdy nie udało takiego czasu wyjechać. Zwłaszcza, że będzie teraz remontowana droga do Bydgoszczy, w związku z tym czas około 2 godzin. To jest czas możliwy i realny do zrobienia. Jak to wygląda kolejowo? No oczywiście musimy jechać przez Tczew albo przez Grudziądz. Czasy, tak jak Państwo widzicie, 2,40, 4, 3,47, 5,20 i zazwyczaj jeździmy w ten sposób. Ja pomijam już jakby walory ekologiczne, tak? Czyli zużycia energii niepotrzebnego, tak? Przewożenia ludzi i marnowania czasu, bo to jest taka rzecz, na którą wszyscy mówią, no ale to tak trzeba, inaczej się nie da. A to jest drugie połączenie, jedyne atrakcyjne, które jeszcze jest przez Grudziądz. Akurat udało się jeden pociąg skomunikować. Ale zobaczcie Państwo, my jesteśmy w stanie z Kwidzyna być w 80 minut. Nie 3 godziny, nie 4 godziny, nie całe 1,5 godziny. Zakładając, że 20 minut jedziemy samochodem do Smętowa i 5 minut przesiadamy się. Są to czasy i dostępność zarówno mieszkańców Kwidzyna, czy powiatu kwidzyńskiego do Bydgoszczy, także w drugą stronę, jeśli chodzi o rozwiązania turystyczne. Możemy sobie przyjechać rowerem do Smętowa, wsiąść w rower, przejechać na drugą stronę Wisły, zwiedzić Kwidzyn i wrócić sobie, tak? Jak wygląda Poznań? No oczywiście jedyne połączenia to jest przez Tczew, 4,30, 5, 5,50. To są takie czasy. Oczywiście też jeździmy naokoło. Ale gdybyśmy jechali przez Smętowo, to jest screen projektu rozkładu jazdy na przyszły rok. Zobaczcie Państwo, mieścimy się poniżej 3 godzin. Co to daje? Że 2,5 godziny mieszkańcy Smętowa mają do Poznania. Drugi aspekt, cenowy. Wiadomo, że takie ośrodki jak Kwidzyn, Smętowo, Prabuty, to nie są ośrodki, w których średnia płaca jest wysoka, czy równa płaca na przykład w aglomeracji. Ale my poprzez to wykluczenie nie możemy korzystać z tańszych połączeń, które są dostępne dla mieszkańców dużych aglomeracji. Bo tam można sobie podjechać autobusem, wsiąść w tani pociąg wcześniej rano i pojechać. Tak? Pociągiem na przykład za 70 zł, za 55 zł, nie. My, żeby się dostać do Warszawy, na południe Polski, musimy płacić 150-180 zł, bo tylko na takie pociągi transportem publicznym jesteśmy w stanie dojechać. No i pytanie, czy to jest równość, czy to jest to, o co nam chodzi, aby te biedne tereny jeszcze bardziej dociążać, czy mieszkańców biednych terenów bardziej dociążać kosztami transportu. Wiadomo jest, że w takim zestawieniu nikt nie będzie już jeździć koleją. Wszyscy przesiądą się na samochód, a to powoduje kongestie, wypadki,
które są 1000 razy droższe niż przysłowiowe zatrzymanie jednego pociągu czy na stacji cmentowej i możliwość skorzystania z niego przez kilku czy kilkunastu pasażerów w każdej relacji. Jak wygląda do Wrocławia? To tutaj już czasy są ekstremalne. 10 godzin, 6, 7. Pomijam kwestię cenową, które tutaj występują. Do Katowic, żeby można było dojechać, no to pozostanie tylko Malbork i pociąg Eurocity Premium. 187-190 zł. Tyle kosztuje takie połączenie bez kosztu biletu do Malborka. Ale gdyby taki pociąg na przykład zatrzymywał się w Smętowie, to mimo iż czas przejazdu byłby godzinę, półtorej godziny dłuższy, to cena biletu wynosiłaby 50 zł, 60 zł, czyli 1/3 tego, co na pociąg Eurocity Premium. No wybaczcie Państwo, jeżeli mamy jechać czteroosobową rodziną i wydać 600 zł za bilet, no to każdy kupi samochód. Chyba że moglibyśmy przejechać za 150-180 zł, tak? Cmentowo to także możliwość połączenia z Krakowem, bo takie pociągi będą tutaj przejeżdżały z Łodzią. Tu przedstawiam Państwu rozkład jazdy. Na dole są stacje, do których te pociągi są planowane. Tą prezentację też Państwu przekażę, żebyście zobaczyli, ile jakby połączeń i relacji przejeżdża przez Smętowo, przez których my możemy tylko sobie popatrzeć. Tak na usta ciśnie taka scena z jednego z filmów, gdzie mieszkańcy prowincji siedzą, oglądają sobie, jak pociągi jadą i są tak naprawdę wykluczeni z życia. I jedyną ich rozrywką jest oglądanie pociągów i oglądanie tego świata jakby za. Ja chciałbym, żebyśmy poprzez to, że samorządy już bardzo wiele zrobiły na temat integracji tutaj w tych rejonach, wydały ogromne pieniądze na poprawę dostępności komunikacyjnej drogowej, abyśmy także mogli stać się uczestnikiem tej dostępności kolejowej. A czym podróżujemy? Proszę Państwa, na kolej zostało w ostatnich latach wydane gigantyczne środki, zarówno w infrastrukturę, jak i w tabor. To już nie podróżujemy w wielu wypadkach brudnymi, śmierdzącymi pociągami, tylko naprawdę nowoczesnymi, w pełni klimatyzowanymi, dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. I takie pociągi jeżdżą tutaj przez Smętowo, ale my nie możemy do nich wsiąść. One są tylko dla tych, którzy mieszkają w dużych miastach, którzy i tak stać na to, żeby sobie jeździć w inne miejsce. To są przykłady pociągów właśnie kategorii TLK i IC, oba produkowane w Polsce. Jaka moja jest propozycja dla stacji Smętowo? Tak wygląda dziś. To, co jest pomarańczowe, to są obecne parkingi, które zostały wykonane nakładem gminy. To gmina sama zainwestowała i wciąż prowadzi inwestycje w obszarze systemów Park and Ride. A to, co jest moja propozycja, aby w planach modernizacji linii, które i tak są, pozostawić wydłużone perony do 300 metrów, aby mogły zatrzymywać się wszystkie pociągi, wykonać tunel łączący jedną część gminy z drugą częścią. To, co jest pomarańczowe po drugiej stronie, to są tereny kolejowe, które dziś są kompletnie niewykorzystane. Ale aby na tym terenie mógł powstać z prawdziwego zdarzenia Park and Ride. Ale ten Park and Ride miałby służyć nie tylko mieszkańcom tej Powiśla i Podsiewia, ale być takim pewnym buforem komunikacyjnym dla Trójmiasta. Załóżmy, że dzieje się coś złego, jest zablokowana autostrada, to zamiast wydawać miliony na podnoszenie bramek czy reorganizację, to możemy swobodnie przeprowadzić ruch z węzła autostradowego, który jest tuż obok. Zatrzymać się w tym miejscu, a mieszkańców przekierować, turystów czy osoby przekierować do dużego miasta. Jeżeli mamy jakąś wielką imprezę i nie chcemy zatykać miasta, to postawiamy 2-3 pociągi, a całość autobusów czy busów kierujemy tutaj na ten węzeł i mamy odciążoną. Jeżeli mamy to na przykład imprezę masową na stadionie, to kolej podjeżdża pod sam stadion. W związku z tym wyprowadzamy potężny ruch z Trójmiasta. Odkorkowujemy całe Trójmiasto. I to jest rzecz, której nie da ani Tczew, ani żaden inny węzeł, tylko Smętowo. Bo tak naprawdę ono służy, ma wiele funkcji dla zarówno lokalnej społeczności, jak i dla, można powiedzieć, całego województwa, patrząc w szerszym tego słowa kontekście. Dziś niestety rozkład jazdy w Smętowie wygląda bladziutko. Tak? Pociągi, czas tych pociągów osobowych jest długi. Ale popatrzcie Państwo,
jakie te pociągi przejeżdżają, czy jakie będą przejeżdżać, to jest do Zielonej Góry, Wrocław, Wrocław, Zakopane, Kraków, Katowice, Wrocław Główny, Katowice, Zielona Góra, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gorzów Wielkopolski, Łódź Fabryczna, Poznań Główny, Katowice, Świnoujście, Kudowa, Szklarska Poręba, Bielsko-Biała. Cała Polska przejeżdża przez Smętowo. My, otwierając Smętowo, zyskujemy dostęp, czy umożliwiamy możliwość przyjechania na te tereny, na Kociewie, na Powiśle, do zobaczenia zamku w Gniewie, krypty w Kwidzynie, pojechać na żywe wybory tucholskie, wykąpać się w czystych jeziorach poprzez stację Smętową. I co to najważniejsze, nie wiąże się to z żadnym, na tą chwilę, z żadnym wydatkiem po stronie ani budżetu państwa, ani budżetu samorządu, ani kogokolwiek innego. Bo sposób rozliczania energii trakcyjnej przez spółkę PKP Intercity jest taki, że ona się rozlicza, że model jest taki, że albo płaci za energię trakcyjną, jeżeli się zatrzymuje się na każdej stacji, lub na wybranych. I dodanie jednej stacji nie powoduje żadnego wzrostu, a nawet złotówkę kosztu zużycia energii, bo rozlicza się stawką sieciową, a nie indywidualną według licznika. To są pociągi powrotne. Ale druga część, Prabuty. Tutaj ten węzeł istnieje i w jakiś sposób funkcjonuje, aczkolwiek nie jest to pełnia szczęścia, która byłaby zadowalała mieszkańców. To jest też obszar ciążenia stacji Prabuty. Jak Państwo popatrzycie, ona także zahacza o Smętowo. Co daje nam ta możliwość? Otóż przez Prabuty możemy w bardzo szybki sposób dojechać do Warszawy na całą ścianę wschodnią. Czy poprzez połączenie późniejsze na Bielsko-Białą, na Białystok, na Lublin, które będą bardzo szybkie. Stacja Prabuty otwiera jakby tą wschodnią Polskę na tą część Kociewia i Powiśla. Oczywiście możecie Państwo powiedzieć, że można dojechać do Malborka, do Tczewa i się cofnąć. Ale to są dodatkowe 2 godziny w każdą stronę. Tu mamy znacznie krócej. Taka jest zasięg jakby radarowy poszczególnych stacji węzłów. A teraz jaka jest na dziś dostępność komunikacyjna poprzez stację Prabuty? Jest węzeł w Iławie, w którym się zatrzymują pociągi. Jest Malbork, są stacja Prabuty. I odległość pomiędzy Malborkiem jest 36 km, 33. Zobaczcie Państwo, że to jest znacznie mniej niż pomiędzy tymi węzłami, które są pokazane nas na terenie Smętowa. Tam mieliśmy 35 i 41 km. Czyli jest zasadne, żeby w połowie tej drogi właśnie była stacja. Prawo to są tego potwierdzeniem. Żeby dojechać dziś, to my musimy pociągiem pojechać do Malborka, do Prabut, no i potem z Iławy możemy sobie jechać do Torunia, do Poznania, Olsztyna, Warszawy, tak? Oczywiście pomiędzy Kwidzynem a Prabutami jest dosyć bogata komunikacja autobusowa, wynikająca jakby z uwarunkowań ciążenia do przemysłu, który jest zlokalizowany w Kwidzynie i on pod to jest głównie ustawiony, ale większość osób, które korzysta z komunikacji kolejowej z Kwidzyna, jest przywożona samochodami i odwożona samochodami. Wystarczy przyjechać na ranne i wieczorne pociągi, gdzie autobusy nie są skomunikowane z koleją i zobaczyć, że na każdych z pasażerów, ci, którzy są z Kwidzyna, czekają rodzice, znajomi, przyjaciele, są zabierani samochodem. Ten sam model będzie tutaj funkcjonował i mógłby funkcjonować, gdyby ktokolwiek chciał to dostrzec. Jakie są połączenia z Warszawy? Czas przejazdu 25 minut, czyli dłużej niż Smętowa. Dlatego to dłużej, bo ta droga jest niewyremontowana, ona po remoncie ten czas zapewne się trochę skróci. Ale tak jak Państwo widzicie, odległość jest praktycznie zbliżona. Kwidzyn jest skazany na dwa węzły, na Smętowo i na Prabuty, bo niestety przez Kwidzyn nie, ze względów geologicznych i historycznych linia kolejowa nie przeszła. W związku z tym my musimy współpracować jako mieszkańcy Kwidzyna i z Prabutami i ze Smętowem po to, aby mieć to okno na świat. Jak my jedziemy do Warszawy? Zobaczcie Państwo, mamy 201 minut, jeżeli jedziemy autostradami. Tak? Tyle zajmuje czas przejazdu samochodem. Ale pociągiem możemy jechać z Prabut przez
2 godziny 23 minuty. Dokładając 25 minut przejazdu, jesteśmy w stanie przejechać szybciej pociągiem do Warszawy, do centrum Warszawy, niż samochodem. Dlatego to jest tak ważne i istotne. Teraz małe porównanie. Przejazd przez Malbork, to są czasy przejazdu najkrótszych pociągów, z przesiadką na Eurocity Premium. Jedna osoba tam jest powrotem, prawie 300 zł. Gdyby wszystkie pociągi się zatrzymywały, także te nocne, które jadą do Koszalina, jadą do Zakopanego, ta dostępność na stacji Prawuty byłaby znacznie większa. Dziś są to 3-4 pociągi w dobie. Moglibyśmy to zwiększyć do 7-8. Zobaczcie Państwo, że koszt takiego przejazdu do Warszawy pociągami TLK jest 1/3 kosztu Eurocity Premium. Naprawdę jest to duża różnica. Za 200 zł na osobę to w Warszawie można naprawdę wiele fajnych muzeów zwiedzić. A czas przejazdu jest analogiczny. Tutaj niestety organizator transportu uznał, że poranne pociągi wyjazdowe i przejazdowe wieczorne do Fizenan nie są nam potrzebne. W związku z tym mają zbyt duże jakby obłożenie chętnych. W związku z tym zamienił ich w kategorię z taniego pociągu za 55 zł na drogi za 150 zł. No, tak w ramach integracji i w ramach poprawy dostępności. Od nowego rozkładu jazdy z Kwidzyna, żeby dojechać rano do Warszawy, nie będzie to kosztowało 50 zł, tylko 150 zł. I to też pod warunkiem, że pojedziemy do Malborka, bo ten pociąg w Prawutach się nie zatrzyma. Tutaj są przykłady rozkładów jazdy, które są planowane. Tak jak Państwo widzicie, wszystko omija to Prawuty, pomijając jakieś parę pociągów, które w godzinach tak naprawdę mało atrakcyjnych dla dowozu i odwozu, czy dla przyjazdu i wyjazdu mieszkańców regionu będą kursowały. Ceny, tak jak już wspomniałem, no są dosyć bajońskie. Dziś to połączenie kosztuje 58-55. Normalne połączenia przez Malbork to jest 147, jeśli wytypowane jest tego samego dnia. Te pociągi na czerwono, które te są zaznaczone, to są te, o które próbujemy walczyć, wskazywać, żeby się zatrzymywało. Ministerstwo twierdzi, że nocne pociągi, które się zatrzymują o pierwszej, drugiej w nocy, nie są pociągami atrakcyjnymi i nie powinny się zatrzymywać, bo nie ma na nie popytu, ale siadając o pierwszej w nocy i będąc o 6 czy 7 godziny w Krakowie, to chyba dla nas byłby fajny pociąg, prawda? Zwłaszcza, że nie kosztowałby majątku, tylko by kosztował 60-70 zł. Czy w drugą stronę, ktoś, kto jedzie z południa Polski, przyjeżdża na rano, może sobie objechać rowerem cały teren i wieczorem sobie wrócić, to także jest atrakcyjność naszego terenu. To, co wspominałem, problem, który jakby dlaczego warto skorzystać i dlaczego tak próbuję na zachęcać Państwa i abyśmy wspólnie naciskali na ministerstwo, to jest to, że elementem jakby wspierającym nas w tych wszystkich działaniach jest remont linii paradoksalnie remont linii kolejowej z Kwidzyna do Prawut. Prowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej znacząco wydłuży ten czas przejazdu. W związku z tym danie alternatywy połączenia przez Smętowo z 2-3 godzin jazdy z przesiadką przez Malbork do godziny przez Smętowo będzie na tyle atrakcyjne, że część ludzi przesiądzie się, zobaczy, sprawdzi, powie: ok, ja wolę w ten sposób jeździć, bo nie mam 8 połączeń w dobie, tylko mam ich 40. W związku z tym, jak się spóźnię i zagadam z kolegą, koleżanką w Gdańsku, to pół godziny później mam drugi pociąg, więc nie ma problemu. A tutaj, jadąc przez Malbork, trzeba trasować się co do minuty. I teraz to, co najciekawsze, proszę Państwa. Taka próba zestawienia czasów przejazdu do poszczególnych, większych obszarów. Praktycznie poprzez transport multimodalny, czyli takie popularne sformułowanie, że do przemieszczania się używamy dwóch środków transportu. Własnego samochodu bądź transportu publicznego i kolei na przykład. Praktycznie w każdym ujęciu, poza Gdynią, która w mojej ocenie przy zakorkowanej i bardzo licznych wypadkach na obwodnicy jest i tak niewykonalna, ale poruszamy się według jednolitych wyliczeń, zawsze to połączenie multimodalne kolejowe będzie szybsze w każdym kierunku. To Gdańska, Gdyni, Bydgoszczy, Torunia, Wrocławia. Ja już nie wspominam o ekologii, o bezpieczeństwie, o wypadkach, o innych rzeczach. Czas i dostępność jest kolosalna. Propozycje działań. Dziś jakby jesteśmy na etapie pierwszym.
Czyli zachęcenie Państwa do podpisania się pod tą petycją, stosunkowo miękką, bo też w rozmowach były pytania, czy list intencyjny, czy jakieś inne rzeczy. Znając uwarunkowania ponad 20-letnie funkcjonowania samorządów, ja bym zachęcał do na razie miękkiego dokumentu, czyli wspólnej petycji pokazującej ministerstwu, że to nie jest pomysł Piotra Kazimierowskiego, nie jest pomysł senatora Leszka Czarnobaja, ale to jest pomysł, który jest poparty przez przedstawicieli gmin i powiatów Kociewia i Powiśla, którzy reprezentują ponad 200 tysięcy mieszkańców, że chcemy mieć lepiej. Chcemy także być uczestnikiem sprawnego i ekologicznego transportu. To jest jakby odpowiedź na te argumenty ministerstwa, że do tej pory nie było żadnych wniosków, nie było potrzeby, nikt w ogóle się nie zwracał. W związku z tym w sposób stanowczy, ale też i miękki, pokazujący naszą chęć, taka petycja miałaby być skierowana na ręce pana ministra, do wiadomości pana prezydenta, kancelarii premiera, czy wszystkich tych osób, które mówią o wyrównywaniu szans w regionach. Mówimy polityczne i samorządowe i ludzkie, sprawdzam. Tak, my chcemy równych szans, nie prosimy o pieniądze. Prosimy o gest dobrej woli. Nic więcej. Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami. To też duża rola mediów, aby ten temat przypominać, wskazywać, pokazywać, że te nowe kanały komunikacyjne istnieją. Że to, co się utarło przez 50 lat, że z Kwidzyna jeździmy do Gdańska tylko przez Malbork, nie do końca. Jest autostrada, jest stacja w Smętowie, tu także możemy zostawić samochód bezpiecznie i możemy sobie pojechać do centrum Gdańska. Nie musimy wjeżdżać samochodem do Gdańska. Włączenie do współpracy parlamentarzystów lokalnych, zarażenie ich tym tematem, żeby to także stało się ich w ich obszarze zainteresowania. Ja wiem, że Polska i region ma mnóstwo różnych problemów, różnych tematów, ale chciałbym, aby tak jak napisałem na jednym z portali, aby taka determinacja, jaka dziś jest w obronie demokracji, aby choć w części taka determinacja była w zakresie dostępności transportowej społeczeństwa. Żeby wszyscy też widzieli, że transport publiczny to jest nasze zdrowie, nasze bezpieczeństwo, naszych dzieci, naszych rodziców. To, do czego chciałbym Państwa zachęcić, do powołania takiego zespołu roboczego, aby nie angażować Państwa bardzo cennego czasu, za który tu bardzo serdecznie dziękuję, że pomimo wakacji, że zechcieliście Państwo w tym spotkaniu uczestniczyć. Na roboczo wypracowywać pewne rzeczy i przygotowywać pewne dokumenty, które trzeba będzie wysyłać co miesiąc, co dwa miesiące, odpowiadać na tę korespondencję wspólnie w ramach kilkunastu samorządów, aby ta teczka w ministerstwie i w Intercity była gruba. Aby komuś się to znudziło i powiedzieli, dobra, macie, chcecie, odczepcie się od nas. My więcej nie chcemy. To już ostatni punkt w tym pierwszym etapie to jest budowa wspólnej strony, aby te wszystkie dokumenty, to cała korespondencja, która wychodzi, relacje z tych spotkań, aby też były dostępne dla społeczeństwa. Abyśmy to robili w pełni transparentnie. Aby każdy mógł zobaczyć w całej Polsce, że tak, staramy się, grzecznie prosimy, pokazujemy argumenty, chcemy rzetelnej dyskusji. To, że jej nie dostaniemy, czy nie dostajemy z resortu, inna sprawa, ale żeby te rzeczy istniały i wisiały. Internet nie zapomina wielu rzeczy i to jest bardzo dobra rzecz. Drugi etap, no to przejście jakby do tych zatrzymań. Mam nadzieję, że wcześniej czy później uda nam się to zrobić. Jeżeli uda się to zrobić, no to po naszej stronie wszystkich Państwa jest poinformowanie mieszkańców, że takie połączenia są, że one są dostępne, żeby na stronach gmin, powiatów, w prasie lokalnej pojawiały się informacje o możliwości, o plusach takiej komunikacji intermodalnej. Stopniowa budowa sieci połączeń transportu publicznego. Ministerstwo mówi, uruchomcie najpierw autobusy, my wam zatrzymamy pociągi. A ja mówię, a pod który rozkład jazdy, bo tych rozkładów w ciągu roku jest 6. Tak? Co dwa miesiące się zmienia. W związku z tym pozwólmy najpierw funkcjonować tym ludziom, którzy mogą dojechać samochodami, a potem budujmy sieć, kiedy tych liczba osób będzie większa.